Hi everybody, witajcie. Dzisiaj troszkę chłodno, ale idę właśnie do pracy, więc myślałem, że sobie z wami się przywitam i się jeszcze z wami kawałek przejdę. Taki dzisiejszy szybki daily vlog. Jesteśmy dokładnie na Funfurstürmie, obok Westchroica, na parkingu. Tutaj jest taki bardzo charakterystyczny budynek. Ponieważ jak ja teraz mówię, to jest, właśnie znajduje koło targów berlińskich, to mówię, że to jest wieża kontroli targów, ponieważ na czubku tego wieżowca ta górna część wygląda jak taki kawałek wieży kontroli lotów, jakby ta dura. No ale nieważne. Tutaj mamy kręcący się symbol samych targów. Ja chciałem się tu z wami wybrać, ale już od dawna, wiele razy planowałem, nie wiem czy pamiętacie. Dodałem się, wybiorę, no i się, i zawsze był albo deszcz, albo już było tak późno, że nie było kiedy. Nie było kiedy po prostu te do pokazać. A dzisiaj, ponieważ stałem wcześniej, ustałem się przed 5 rano, więc po prostu rany boskie, po prostu nieludzkie, ale chciałem wam to pokazać. Fajnie się kręci. Górna część tego czegoś się kręci w lewo, dolna część się kręci w prawo. Oczywiście to się mija między sobą, się nie zahacza, ale bardzo to ładnie wygląda. I się kawałek przejdziemy. Tutaj mamy taką palisadę. Ta palisada jest w tej chwili pusta, ale ta palisada jest w momencie, gdy się odbywają jakieś większe targi, to ta palisada służy za... maszty po prostu są do wywieszania flag różnych państw. Jeśli są jakieś wielkie międzynarodowe targi, to jest wieszana cała masa tutaj flag. Parking, jak widzimy, jest taki dosyć duży, dosyć nieduży, taki sobie. I tu jest główna hala wejściowa do terenu targów, pisze Messe Berlin, czyli targi berlińskie. Targi w Berlinie. I rozpoczyna się ten teren. Teren jest olbrzymi, ale w tej chwili żadne targi się nie odbywają, więc jest praktycznie, bo prawie że niemożliwe, żeby tam wejść. Ponieważ ja się odbywałem, wtedy można wejść sobie z kamerą i wiadomo, wszystko fajnie. W tej chwili się nic nie odbywa. Najbliższe targi są w weekend, to są targi ślubne. Akurat się na targi ślubne się nie wybieram, na Hochzeitmesse się nie wybieram, więc jest fajnie, jest dzisiaj trochę chłodno, jestem w grubej kurtce. O, słabo widać, zaczyna padać, kurwa. Żebym zdążył wam coś pokazać. Muszę iść dosyć wolno, żeby kamera nadążała łapać ostrość. Żeby to było w miarę fajne i wyraźne. Tu widzimy, o, napis. Sobie przejdziemy, mamy drugą palisadę tutaj, między słupkami musimy przejść. O. Dla tych, co by mnie niedowiarków na Funfurturmie, zgadza się. I tutaj mamy małą naszą wieżę Eiffla. To jest nasza własna wieża Eiffla. To jest mini wersja wieży Eiffla z Paryża. Na niej mamy dwa tarasy, nazwijmy to widokowo-restauracyjne. Pierwszy taras jest tutaj niżej, ten taki duży na dole, znaczy na dole, w dolnej części wieży, i drugi jest na górze. Bardzo fajnie, bardzo mi się, powiem wam szczerze, to podoba, bo to jest taki znak charakterystyczny. Znakiem charakterystycznym Berlina Wschodniego jest Alexanderplatz i wieża telewizyjna, nasz TV Tower. Tak, tutaj jest mała wieża Eiffla w zachodnim.
ponieważ jesteśmy oczywiście w Berlinie Zachodnim. Jak już pewnie już zaczęliście ze mną chodząc rozpoznawać, kiedy jesteśmy w Zachodnim, kiedy jesteśmy we Wschodnim, bo to można bardzo łatwo poznać. Ale żeby nie namieszać, to podpowiem wam, że jesteśmy w Zachodnim, a właściwie w jego najbardziej charakterystycznym miejscu, czyli na do chwili obecną, czyli na Frankfurtsturmin przy Weißkreuz. No i mamy takie rzeczy jak właśnie targi, wieża Eiffla, główny dworzec autokarowy. Mamy także Tempelhof, nasze byłe lotnisko, gdzie byliśmy już na spacerze. Byliście ze mną. A teraz chciałem się tu z wami przejść. Za chwilę zacznie padać, ale myślę, że jeszcze zdążę. Potem dach idę do pracy, a pracę mam pod dachem, więc nie ma tragedii. Chyba sobie damy jakoś radę. O, nasza żajfla. I pójdziemy teraz razem, żebyście się nie zgubili tutaj. Pójdziemy sobie z drutem. Powiem wam, jest dosyć zimno, ale jedna zaleta tego, że człowiek nie przysypiasz tak bardzo od zimna. Natomiast niestety, jak się usiądzie w ciepłym, to aura na zewnątrz jest pochmurna mega i jest mega nasennie. To jest druga z najgorszych pogód. Najgorsza pogoda to jest, jak pada deszcz albo śnieg, bo jak pada deszcz albo śnieg, to za cholerę nic nie zrobicie, bo no, jak leje, to nie da rady, nie ma szans. Natomiast druga najgorsza pogoda to jest pogoda nasenna. Jak ja to mówię, czy po prostu raz dany boskie, wtedy, kiedy jest taka pogoda, że no po prostu się nie da. Się nie da po prostu funkcjonować, bo człowiek przysypia, zamula i dupa nie robota. Pije kawę jedną za drugą, energetyka, później znowu kawę, później znowu energetyka. Później robi taka mieszanka, że o ile kilka kaw w dzień nie można wypić bez problemu, o tyle, a jak wypijecie więcej niż 2 litry energetyka, znaczy do typu Lidl, 2 litry energetyka, to po 2 litrach jesteście pełni energetyka i więcej jesteście, nie jesteście w stanie go fizycznie wypić. Po prostu się nie da, bo organizm się blokuje krokiem ilością tauryny, nie przyjmuje. O. Widać, że obok terenu targów tam, mamy restaurację. Czyna od 10 do 20 w poniedziałki i od wtorku do soboty od 10 do 23 mamy Frankfurtsturm, czyli wieżę. Natomiast restauracja jest od 18 we wtorek. W poniedziałki jest taki dzień właśnie roboczy. Porządkowy, nazwijmy to, porządkowy. W poniedziałki od 18 do 23 i od wtorku do soboty od 11.30 do 23. Natomiast Frankfurtsturm to jest ta wieża, właśnie Eiffla nasza. Bardzo fajna, bardzo przyjemna. A my idziemy dalej, ponieważ ilość czasu jest w tej chwili troszeczkę ograniczona, ponieważ muszę nie spóźnić się dzisiaj do pracy. A jak mówiłem, pogoda jest nasenna. Mam nadzieję, że moje filmy nie są nasenne, że są w miarę żwawe i żywe. Przechodzimy dołem sobie. Kurwa i... Oszczędność energii. Jak nikt nie zjeżdża, schody się wyłączają. Oszczędzamy prąd. Przy wejściu na płycie po prostu wejściowej na schody ma jakiś czujnik po prostu ludzki, czujnik człowieka i adwersywa ludzia, to się uruchamia. Przy wejściu na schody macie albo czerwony znaczek, żeby nie wchodzić, albo zielony, to znaczy, że te schody się uruchomią, jak będziecie na nie włazić, zaczną jechać we właściwą stronę. Nie ma reguły. Jesteśmy w przejściu podziemnym na Frankfurtsturmie, czy niedaleko Weißkreuz.
staram się nie iść za szybko, ale kurnia, sami widzicie, czasami się nie da. Dla niewtajemniczonych Messe Eingang Nord oznacza północne wejście do terenu targów. ICC to jest po angielsku skrót od właśnie targów International Conference Center naszych targów. Po angielsku skrót ICC. W większości miejsc tutaj może oprócz po niemiecku napisów będziecie mieć także po angielsku, ponieważ miasto jest bardzo zamerykanizowane, niesamowicie, więc po angielsku bez problemu. To jest w sumie jedyne miasto w Niemczech, gdzie po angielsku nie będziecie mieli żadnego absolutnie problemu. Tutaj to jest wieczysta, szczerze mówiąc, nie jest. Jest dosyć też i ciemno.